Walka duchowa, rozdział 5. Błądzą ci, którzy trwogę uważają za cnotę. Wielu także myli się, uznając za cnotę trwogę i niepokój, które odczuwają po popełnieniu grzechu. Sądzą bowiem, że wypływają one z żalu za winy. Nie wiedzą jednak, że trwoga i niepokój rodzą się z ich pychy, ta zaś bierze się z nadmiernej ufności we własne siły. Ludzie ci, dzięki upadkowi poznawszy, że zbłądzili, martwią się i zdumiewają, jakby było w tym coś dziwnego. A widząc, że daremnie sobie zaufali, trwożą się i niepokoją. Nie przydarza się to człowiekowi pokornemu, który pokłada ufność tylko w Bogu i w niczym nie liczy na siebie. Kiedy zaś popełni jakiś grzech, żałuje tego, ale nie trwoży się i nie dziwi. Wie, że przydarzyło mu się to wskutek jego własnej nędzy i słabości, które dokładnie poznał dzięki światłu prawdy. Błogosławieństwo domu. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i miłosierny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Najsłodszy Panie Jezu Chryste, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców. Niech Twoje boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy. Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany. Niech Duch Święty oświeca nasze myśli i serca i niech Jego moc działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do niego wchodzą i z niego wychodzą, niech błogosławi
i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się nie zbliżyło do Niego żadne nieszczęście. Niech święte imię Jezusa z 9 chórami aniołów będzie obecne w tym domu, darząc go swoim pokojem. Najświętsza Maryja Panna niechaj go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem. Święci archaniołowie niech go strzegą. Święci apostołowie niech będą szafarzami jego dostatków. Święci ewangeliści niechaj go utwierdzają i umacniają. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem tego domu. 3 gwoździe Chrystusa niech będą jego zaporą. Korona Chrystusa niech będzie jego tarczą. Najświętsza rana jego boskiego serca niech będzie schronieniem dla wszystkich jego mieszkańców. Jezu, Maryjo, święty Józefie, wszyscy nasi patronowie i święci aniołowie stróżowie, uproście u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia grożącego duszy lub ciału jego mieszkańców. Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen. Nawiedź ten dom, Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom, oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki, niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przykonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię,
wybaw nas, krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas, krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas, krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas, krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas, krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas, krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii, wybaw nas, krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas, krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas, krwi Chrystusa, męstwo męczenników, wybaw nas, krwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas, krwi Chrystusa, rodząca dziewice, wybaw nas, krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas, krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas, krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas, krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas, krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas, krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas, krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas, krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas, krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi. Abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie, przez Chrystusa, Pana naszego.